How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Zobaczymy, co z tą zmoją. Oho. Co tutaj mamy? Zguba. Cześć, moi drodzy, witam was na kanale 64BTV, z tej strony Paweł. Zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek Tyranny. Witam wszystkich fanów gier RPG, tak jak już to wcześniej mówiłem. Słuchajcie, klimacik już naprawdę jest bardzo fajny. Jesteśmy w trakcie aktu pierwszego, tak dla osób, które trafiły tutaj jakoś tak przypadkowo, może z wyszukiwarki na ten odcinek. My realizujemy aktualnie zadanie znajdź brakujące klucze, a to jest zadanie... Przepraszam, ciągle kaszel mi to skwiera. A to jest zadanie, jedno z zadań głównych, które nazywa się Wyłom między światami. Tutaj znaleźliśmy też kamień oświecenia, który możemy oddać Hieronimusowi, ale to poczekajmy sobie już do zakończenia tej przygody. Zobaczmy, co tutaj jest. Pewnie jak zrobię błąd, to zaraz wylezą z mojej. O shit, no to już... No to już wiemy, że to nie było dobre. Łup. Ale powinniśmy sobie tutaj poradzić jakoś bez większych problemów. To nie są skomplikowani przeciwnicy. Więc chyba wystarczy stać i obserwować. Tak. To tylko ogniki. Świetnie. To już chyba wiemy, co powinniśmy tutaj ustawić, tak? Taki sigil. A jeszcze coś tam tutaj na zbiórkę zostało. No to zobaczmy, co będzie dalej. Może bajek niech stoi tutaj, bo jak wyjdą, to stąd. Zabija w cieniu, niech tutaj się idzie magią pobawić. Zobaczmy. O, patrzcie, pasuje. Tym razem na mnie nie wylezą. Zobaczmy, co tu trzeba ustawić. Czy taki sam? Aha. Dupa rzepa. No to w bój, moi drodzy. Och, jak się szybko tutaj rzuciliśmy. Może jakiś czar? No, może nie będzie to złym pomysłem. Bo te są chyba odporne na zimno. A nie do końca. Może któraś rękawiczek nie założyła. Łup. Patroszenie. Nie chciałbym tutaj żadnej rany otrzymywać dodatkowo. Padnij przede mną. Najlepiej potraktować runy jak upartych samców, łupać kijem, aż zaczną się słuchać. Wiesz co zabija w cieniu? A wypchaj ty się śniegiem, co? Może tu taką runę trzeba ustawić? Nie. Shit. Po co ja tu kombinowałem w ogóle? Tu zagłada jest. To się żarty skończyły. Mrozimy. Nie, czekajcie. Mrozimy. Używamy stożka sopli. Dobrze. Chciałbym wypróbować jeszcze moją nową zdolność, czyli chaotyczny wybuch. Zobaczymy, jak to zadziała. Pięknie. 62 elektryczności i 32 miażdżona. Idzie całkiem nieźle. A tu może sobie wspólny atak wykonamy. Dlaczego by nie? Czasem trzeba poczuć się jak w drużynie. No ale Bajek, jak już skończyłeś, to bierz się za pojawienie.
nam tu jeszcze zostało? Mężny kolec. Och. Zapomniałem, że oni mają... Ta zagłada rzuca ten czar takiego... takiego pocisku wyjednego. No nic. Nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Walczymy dalej. Dobrze, jedna załatwiona. Teraz ją jeszcze kamieniem w łeb. U, tylko zranienie. Ale powinniśmy ją już załatwić. Szkoda, że nam bajek padł. No nie dopilnowałem, no mój błąd, mój błąd. W każdym razie żadne z moich już tutaj nie, na nas nie wylezą. Bajek się lecz. Zabija w cieniu też ma jedną ranę. Dobra. Co będzie, jak tutaj ustawię właściwy czar? Ja to chyba w ten sposób ma być ustawione. I co? To mi gdzieś coś otworzyło? Wejście, przejście, czy jak? Nie. Tutaj nie mogę nic ustawić. Może tu jest potrzebny trzeci ognioklucz? Chyba jednak tak. Chyba jednak tutaj jest trzeci ognioklucz potrzebny. Gdzie go będziemy mogli znaleźć w takim wypadku? Gdzie nas jeszcze tutaj... gdzie nas tutaj jeszcze nie widziało? Z tej strony chyba musimy pójść. Znowu nas czeka podróż wzwyż. Zobaczmy, co tu jest. Pusta ściana. No tak, tu już byłem. No dopiero sobie to teraz przypominam. Tak, to już wiemy, że z mojego sidła zostały zajebane. Słuchajcie, kolejny odpoczynek przed nami. Chwila wytchnienia dla drużyny. Nie uciekajcie od odpowiedzialności. Chodźcie, zobaczymy, co jest wyżej. Makes beast woman's ears and bones ache. Makes paws burn. Do not like thrum of mystic pulse and stone steps of spire place. Uhuhu. Tutaj mamy jakąś wieżę. I got it. Cóż to jest? Możemy się nauczyć tego sigilu. Ta komnata od razu przypomina ci salę wyniesienia. Biegnąca po podłodze misterna Runa może oznaczać tylko jedno. Stoisz u stóp wielkiej wieży. U stóp wielkiej wieży. Każdy krok niesie się echem w dal, gdy spoglądasz w głębię szara zieleń. Ścian szybko ustępuje bezkresnej czerni. Runa pośrodku podłogi jest nieaktywna, a cisza panująca w komnacie nie pomaga domyślić się sposobu użycia ani funkcji. Czujesz w piersi lekkie szarpnięcie, nikłe echo energii, która ogarnęła cię w studni Vendriena. Dobrze, że dużo do czytania nie było. Zrób odcisk węglem drzewnym. No i co? Nauczyliśmy się czegoś, czy jakiś sigil żeśmy poznali, czy jak? Ciekaw jestem przeogromnie. No w każdym razie zdobyliśmy jakiś odcisk. Odys węglem węża morska. Wykonany węglem odys przedstawia jakiś symbol o nieznanym znaczeniu. Wykonanym węglem przedstawia magiczny symbol o nieznanym znaczeniu, nie przypomina żadnej ze znanych magicznych run, ale jego wzór był ewidentnie istotny dla budowniczych starych murów. O, może ten kształt mamy odtworzyć w takim razie. Chodźcie, zobaczymy tutaj. Study carefully the glyphs. They're gibberish to me, but I know magic when I see it. Rowki w posadce pokryte są lekko świecącym materiałem, który migocze przy bliższym przyjrzeniu się. Wydają się splątane pod różnymi kątami, tworząc mnóstwo nowych potencjalnych kształtów, przypominających te ze znalezionych szkiców. O, zobaczmy, co to nam da. A, to chyba aktywujemy tą runę tutaj. Dobra. Słuchajcie, szkoda, że nie można sobie tego jakoś tak...
Można, świetnie jest to zarządzanie okienkami. Teraz zobaczmy, jak to musimy narysować, tak? Tu musimy zrobić trójkąt, tutaj, a to, czego mi się nie połączyło, to z tym, nie bardzo, co? O, shit. A tu jeszcze nie wcisnąłem, no tak. Teraz trzeba to skierować jakoś w to miejsce, tak? Tutaj. I co? I tutaj. Czy ja dobrze myślę? Tutaj teraz. Tutaj. I tutaj. Nie, czekajcie. Może trzeba to zrobić tak. 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 I teraz tutaj. O, teraz jest. Teraz to do tego. Nie, to do tego. Jest. Teraz to włączamy. I tutaj. O, będziemy się mogli chyba teleportować. Tak to przynajmniej wygląda. Zobaczmy, czy tam znajdziemy ten kawałek glifu. No to jedziemy, słuchajcie. Kolejna wieża. Nie spodziewałem się, że tutaj odnajdziemy kolejną wieżę. O, nie wygląda tak fajnie jak nasza domowa. Ciekawe, co by było, gdyby wprowadzić opcję płetnego narysowania znaku i wtedy wszyscy kniemy. No i bomba. Magiczne światło wystrzeliwuje ku niebu, łukiem kierując się w stronę horyzontu i studni Wendriena. Przestajesz czuć grunt pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Twoja świadomość rozprzestrzenia się poza wieżą, w wielu kierunkach naraz. Światło, które widziałaś na niebie, przypomina ci wieżę łączącą cię z wieżą w studni Wendriena. Stanowisz jej nieodłączną część, zespojoną z nią równie mocno jak wieże powiązane ze sobą. Wieża w łaskawcu cmentarzysku mieczy wygląda na podniszczoną, niczym fala łopocząca przez zbyt długi czas na gwałtownym wietrze. Jakby wbrew temu wrażeniu, połączenie ze studnią Wendriena jest jednak bardzo silne, niemal przytłaczające. Bajk. Podczas najazdu na krzepę byłem na linii frontu. Z tak wysoka kraina wydaje się nieistotna. Ep, absolutnie wspaniale. Ja i inni żeglarze używamy tej wieży jako punktu orientacyjnego. Widziałam ją z morza tysiące razy, ale nigdy nawet nie śniłam, że zobaczę morze z jej szczytu. Widok o wiele wspanialszy niż sobie wyobrażałam. Zabija w ścieniu. Śmierdzi morską wodą, jak drzewo i wiatr i ptasie odchody. Dziwne, zwierzyca widzi to, co nazywają oceanem, ale nie widzi ptaków ani odchodów. Mruży bystre oczy i patrzy na horyzont. Wieża wydaje się być przekaźnikiem pomiędzy tobą a studnią Wendriena, przesyłając energię na ogromną skalę. Jesteś jedynie pierwszym ogniwem łańcucha, który rozciąga się przez całą krainę. Kiedy usiłujesz zrozumieć to odczucie, zdajesz sobie sprawę z brzmiewających wokół ciebie szeptów. Posłuchajmy ich uważnie. Szepty wydają się przemykać po nici więzi między tobą i wieżami, przesyłając gorąc, których chwilami ciężko wytrzymać. Mówią o twoich czynach, decyzjach, o wszystkim, co doprowadziło cię do tego miejsca. Twoje imię jest powszechnie znane, twoja chorągiew powszechnie rozpoznawana, twoje czyny rozgłaszane zarówno w terasach, jak i w północnym imperium. Przez krótką chwilę udaje ci się dostrzec strach i nadzieję skumulowane przez rozbrzmiewające szepty. Przypominają krople rosy osiadające na liściu i spływające następnie w jedno miejsce. Widzisz to poprzez swoją więź. To jedynie metafora, która w niewielkim stopniu obrazuje rzeczywistość. Wieże tętnią mocą nieznanego pochodzenia. Podejrzewasz, że nic nie stałoby poza twoim zasięgiem, gdyby tylko udało ci się ją okiełznać. Wiedza. Możemy powiedzieć, że czuję się dziwnie,
albo skorzystać z wiedzy. Skorzystajmy z wiedzy. Pike, nie wiem co uczyniłaś, ale kiedy stoję blisko ciebie, moje porzewiałe płyty stają się cieplejsze. Czuję się jakby lżejszy. Może i pachnie ładniej, tak? W chwilach, kiedy ja i moja laska jesteśmy rozdzielone, część jej magii ulega uśpieniu. Póki się znów nie zbliżymy. Podobnie jest z tobą i wieżami. Przyjęły cię, można powiedzieć. A przynajmniej lubią cię na tyle, żeby cię stąd nie wykopać. Zabija w cieniu. Powietrze pulsuje mocą, jak serce i kopyta biegnącego jelenia. Szybko, mocno, szybko. Alfa ma teraz mistyczne pazury i kły. Słuchajcie, będziemy mogli sobie coś tutaj chyba budować, tak? W tej wieży możemy wybudować książnicę, plac ćwiczeń. Tylko ciekawe, czy to dotyczy naszej domowej wieży, czy też nie. Nowa misja, centrum władzy. Pojawiły nam się nowe opcje. Teraz musimy znaleźć drogę do wieży w centrum Letiany. Otrzymano list nadawca stanowiciel Rogalus. Widzicie co? Skróci to czas podróżowania po terasach. To fajnie. Możemy ulepszać zdobyte wiedzę. Budowanie ulepszeń wymaga czasu. W terasach można znaleźć 5 rodzajów surowców służących do ulepszenia wieży. Są to zwoje, sztabki, żelaza, sztabki złota, składniki alchemiczne i skóry. Każde ulepszenie wymaga innych surowców. Dobrze, że tego nie sprzedawałem jakoś tak na głupio. Rozejrzyjmy się tutaj. Co tu jest? Kłębę skał i rycy rozsiały zniszczenie na zbyt dużym obszarze. Fajnie jest to zrobione. Stare mury ciągną się przez zrujnowane ziemię aż do Morza Południowego. No, słuchajcie, więcej tutaj nic nie znajdziemy w takim wypadku. Musimy stąd zejść, tak? I szukać dalej. Ale ja się bardzo cieszę. Ciekawe, co będzie, jak otworzymy kolejną wieżę. Zobaczmy, co tutaj dalej mamy do znalezienia. Jeszcze jakiś list dostałem, tak? Ciekawe, czy będziemy mogli zbuntować się przeciwko Kairosowi w którymś momencie. Byłoby słodziutko. Kamień oświecenia. 2 kamienie oświecenia już mamy. Notatka. Gdzie tutaj są jakieś listy, które otrzymaliśmy? Schematy, nie schematy, zniszczony hełm. Tutaj są chyba, tak, tu są listy. W sprawie wiesz. Moja droga, w sądzie aż huczy od plotek o wojnie domowej. Przedstawiciele chórów zgardzonych urządzają awantury przed obliczem Tunona. Petenci dyskutują na korytarzach wyłącznie o tym, kto pobije kogo oraz czy i kiedy Tunon w końcu uderzy pięścią w stół i zakończy te niesnaski. Znacznie bardziej zaintrygowała mnie inna historia ze studni Vedriena. Tunon posłał cię do studni z misją, która, jak sądziłem, będzie dla ciebie podróżą w jedną stronę, a tymczasem tobie nie tylko udało się przeżyć, ale jeszcze zdobyć wieżę górską. A do tego jeszcze przełamałaś edykt hegemona. Przy takich dokonaniach mała wojenka domowa wydaje się pozbawiona znaczenia. Przynajmniej dla tych, którzy potrafią docenić, odróżnić głos od hałasu. Napisz mi, jak się czułaś, przełamując edykt i jak udało ci się przejąć kontrolę nad wieżą. Stanowiciel Rogalus. Może by po... A to odpiszmy mu uczciwie. Zdobycie wieży nastąpiło dosłownie w kilka chwil. Po tym, jak z moich ramion zdjęty został ciężar edyktu, posadzka w hali wyniesienia rozstąpiła się, ukazując świecący wzór pod podłogą komnaty. Jednak jeden hegemon wie, jak długo tkwił tam pod spodem. Co zaś do zdobycia przeze mnie wieży, przypuszczam, że więź działa w obie strony. Na szczycie wieży znajduje się starożytna konstrukcja, gmach o dwóch iglicach. Na odwrocie zamieszczam szkic. Konstrukcja ta przemówiła do mnie wrażeniami i obrazami. Wydaje się, że w pewnym stopniu reaguje na moją obecność. Lepiej nie potrafię ci tego opisać. Czy to ci nasuwa jakieś skojarzenia, albo może słyszałeś jakieś stare opowieści lub pogłoski o czymś takim? Szedł. Kurs korespondencyjny. Byliśmy osiągnięcie. Słuchajcie. W takim razie mamy tutaj możliwość jeszcze pisania do siebie, co jest naprawdę, yes, naprawdę bardzo, bardzo fajne i bardzo urocze. Ale zastanawia mnie to, w jaki sposób to prowadzi do
prowadzi do rozwiązania tutaj zagadki. Czekajcie, tu są jeszcze jakieś schody. A tu jest coś zawalona. Tutaj jest jeszcze jakaś latarnia. O, zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj chyba będzie potrzebny jakiś inny sigil. No nic, zobaczymy. Czekajcie. A, tu jeszcze mogę sobie włączyć. Tak, tu jest jeszcze jedno przejście. Dobrze, już zacząłem się obawiać, że nie dam. Przepraszam, że będę szukał rozwiązania. O, tutaj chyba ten kamień znajdziemy. Jakieś pułapeczki, coś? Tak, nie? Może? Tu coś żeśmy znaleźli. Dobra, to sprawdźmy. O, mniejsza mikstura leczenia przyda się jak nic. O, skrzydła zwiastuna. Jakaś tarcza całkiem niezła. Bajkowi by się przydała pewnie. Zobaczmy, jak to wygląda z tą tarczą, którą ma. Porównajmy. Parę węż kamiennej tarczy. Parowanie 25. Odzyskiwanie gotowości. Parowanie 19. Unik 19. Wytrzymałość 12. Unik jest lepszy. Lekkość. Czas odzyskiwania gotowości minus 10. Szybki krok. Zwiększa szybkość ruchu w walce. Wiecie co? Zastanawiam się, jak się będzie Barikowi używało. Wygląda fajnie i jest mniejsza od... Przepraszam, od tej, którą mieliśmy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Znowu będzie jakaś zagadka. Ognioklucz Ambir. O, po prostu go wzięliśmy. W takim razie chodźcie do tej sali, gdzie były trzy ognioklucze, bo tutaj chyba będziemy musieli z tego ambirowego skorzystać. Oby nie oznaczało to jakiejś horrendalnej walki z jakimiś 10 zmorami, czy ja dobrze idę w ogóle? Chyba dobrze idę. Idziemy dalej. I hops. Wiecie co? Nie, czekajcie. Zapiszmy grę. Bo jak znowu się na coś natknę, to... To jest Ambir, tak? O, jak słodziutko. Jak słodziutko. Trzy ognioklucze trzeba było mieć. O, tu będzie pułapeczka. Stanowicielko rozbraja jej. Świetnie. Powiem wam, że na razie nie odczuwam konieczności posiadania zwrotki w drużynie. Schemat do kowala, to wyląduje. Laska, spiżowy sztylet. Kolejna pułapka. Przebiegło się, rośnie nam w zastraszającym tempie. Zobaczmy, co dalej. Skradu, po cichutku. No już cicho, nie przeżywaj. O, tutaj kolejne zmory się szykują. Zobaczmy, co tu jest. Grobołuk. To się pewnie zwrotce przyda, gdybyśmy chcieli używać. Dobra, idziemy. Wiecie co, ja sobie skorzystam tutaj chyba z tego czaju. To może uciszę tą zmorę. No, atakujcie. Nie będzie mogła korzystać z magii. Przynajmniej na razie. Oprócz standardowych ataków. Mroźny kolor zprzyć. Się wbiło. O, i zimno niewrażliwość. Jakiż pech. To podpalamy w takim razie. Ty masz jakiś czar podpalający? Ognistą kulę tylko. Walimy w lesie. Dobrze. A potem jeszcze cię grobowym światłem. Troszeczkę zdrowia odzyskaliśmy. Roztrzaskaliśmy ją. Bomba. Na ścianie widać wytartą i wyblakłą obecnie runę. Nie da się jej odczytać. Do poznania tej runy wymagane jest Lantry.
No dobra, wrócimy tutaj z Lantrim i odszukamy te runy, to już jest druga. Mamy już trzy kamienie, więc słuchajcie, chyba czas iść na finałową walkę z tą z moją. Ciekawe, jak nam się to uda. No zobaczymy. Zrobimy sobie pierwsze podejście, ewentualnie później pozmieniamy. Zobaczymy, na jaką magię jest wrażliwa i tak dalej, i tak dalej. A do zakończenia edyktu jeszcze chyba sporo czasu, bo najpierw zdobędziemy tą broszę, później będziemy musieli przejść do tej kamiennej strażnicy, później w kamiennej strażnicy zabić tego Hendiriona, czy jakoś tak. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie reaguje na to, tak? Nie mamy tutaj ognioklucza, który by reagował. Wydaje mi się, że to będzie coś ostatniego, co będziemy musieli otworzyć. Jedziemy. Tu może być trochę strasznie teraz. Trzy kamole już mamy. Założę się, że stąd jeszcze będą z mojej wyłazić, kiedy będziemy się tutaj bronić i walczyć. Tu pewnie będzie potrzebny jakiś ognioklucz. Trochę widzę, że się chyba tekstury psują w momencie, kiedy mamy maksymalne przybliżenie. No dobra. Słuchajcie. Zapis gry. Będziemy kombinować. Włóżmy klucz. I got it. O! Może to nie ta kolejność, co? Tak, to chyba trzeba od tej strony. Tak. Tak to wygląda. Tak, po kolei trzeba odpalać. Trzeba dobre miejsce do obrony znaleźć. Może tutaj na razie wycofajmy naszych dzielnych magików. Whatever you need. Ciekawe, skąd nas ta zmoja zaatakuje. Zastanawiam się tutaj teraz nad użyciem. Wiecie co, w tym momencie sobie zrobię ten zapis. Nad użyciem tej magii ochronnej. Dobra, i wkładamy. I się wycofamy. Dezaktywuj duchową pułapkę. O, ciekawe, jak ją mamy dezaktywować, no. A, tędy pewnie. Dobra, Bajek, leć to dezaktywuj. Zobaczymy, co z tą z moją. Oho. Co tutaj mamy? Zguba. Ale nie ma jakichś strasznych statystyk. Tak przynajmniej to wygląda. Na początek. Zróbmy... Dajmy ochronę. Zabija w cieniu. Cóż, ruszamy do ataku. Nie jest jakoś szczególnie źle, muszę wam powiedzieć. Przynajmniej na razie. Ep. Ty użyj, czego ty użyj? A, magicznego pocisku na razie użyj. O, tu została sparaliżowana, zabija w cieniu. Kto to został sparaliżowany? Osłabienie i paraliż. Przez 7 sekund to będzie trwało. No ale jak na razie bijemy tą zmorę, jest bomba. No co ona jest wrażliwa? Zobaczymy, czy na zimno. Zamrożenie, jakieś spustoszenie rzuciło, matko święta. Bajk, lej ją. O, mówiłem, że wylezą wcześniej czy później, tak? Mówiłem, że wylezą. Trzeba będzie te małe pokonać. Zabija w cieniu, a was, to dobrze. Musimy poużywać troszkę magii, tak? Depty też. Nie zamieniaj tutaj ikon.
To idzie całkiem nieźle. Myślę jeszcze nad grobowym światłem. Dobrze. Mam jeszcze taki czar, który się całkiem szybko odnawia, więc z niego sobie teraz skorzystam. To jest chyba... Tak, to jest chyba ten czar. Zabija w cieniu. Nie stój jak na tureckim kazaniu, no dziewczyno. Kolejne przyjaciółki dołączyły tutaj do imprezy. Zostaw mi F w spokoju. No nic, będzie sobie musiała jakoś tutaj poradzić. Zabija w cieniu, wykończ szybko. Spróbujmy ten czar. To spróbujmy magiczny pocisk. Nie wiem, czy się nie wystrzelam z czaru za szybko. Ale jest na razie nieźle. To muszę powiedzieć. Przy okazji chyba tamtą zmorę żeśmy załatwili. Nie, patrzcie, ona się tutaj pojawia od nowa. No dawaj, zanim wrzask pójdzie. Dobrze. Bijemy teraz tą. Ach, znowu paraliż. No. Zabija w cieniu, znowu sparaliżowana. I pod wpływem. Więc jak się po browarze przychodzi do pracy. Pięknie, Barik. Zabija w cieniu. Przyłóż tam srogo. Bajk, a ty sobie wypij miksturkę. Zabraknąć tam nie zabraknie. O, pięknie, za 40 weszło. Żeby ją było załatwić. Ciekawe, czy teraz damy radę. Komu damy? Zabija w cieniu dajmy. Ciekawe, czy damy radę ją teraz pokonać? Czy po prostu musimy te zmory załatwić? Chyba jednak tak. Oj. Zabija w cieniu szybko, mikstura. Stanowicielko, idź tam pomóż. Jakie czary nam się tu jeszcze nie odnowiły, a jakie się odnowiły? Nawałnica sopli, dobrze. F, ty też, magiczny pocisk. I rzuć grobowe światło, żebyś dotrwała do końca tej przygody tutaj. Bajk, kolejna miksturka wchodzi. Jak w masełko. Zabija w cieniu, jak tam mikstury. O, może być przerąbane. Atakujcie następną. Te były najgorsze. Zabija w cieniu. Mikstura, szybko. Szybko mikstura, zabija w cieniu. Chyba nie zdążę, wiecie. Chyba nie zdążę, niestety. Co tutaj mogę użyć? Chaotyczny wybuch mogę użyć. Z niego skorzystam. Jaki ty tam masz jeszcze czar? Taki. Tylko mi się nie rozpadni. Został tylko bajk. Jak tam bajk z piciem mikstur? Na razie słabo. Mikstura lecznicza, dobra, wartą. Walki licha szybko. Tutaj mężny kolec. Wiecie co? Ja na tą zmorę chyba rzucę czar, który ją wyciszy. Bajk, rozwalaj, nie pieść się z tematem, no.
Jeszcze. Nie, tylko żaden niszczący pocisk. Bike, czy ty możesz wypić coś? Możesz. Dawaj, flachę. Uhuhu. To bike chyba nam nie wytrzyma do końca. Chyba nam nie wytrzyma do końca bike. Aha, który człowiek tutaj może być najbardziej skuteczny? Błysk ognia. Zagłada jest w agonii, tak? Dobra, ustawmy stanowicielkę z tej strony. Walnijmy tutaj czarem podpalającym. Bajk, trzymasz się. No, do następnej mikstury. Jeszcze trochę czasu potrwa. Ep. Co ty możesz, Ep, zrobić? Może ten czar będzie skuteczny. O. Da nam może troszeczkę przewagi. Bajk, nie umieraj. Nie umieraj, Bajk. Dobrze. Jedna z moja załatwiona. Wykonaj mocniejszy atak. Co to jest? Zew żelaza. To mi może nie pomóc za bardzo. Ależ ta z moja się naleczyła, no. Nie będzie łatwo ją pokonać. Nie będzie łatwo ją pokonać. Bardziej, że bajk ledwo żywy. Ale przyłożył całkiem celnie. Brakuje mi tutaj teraz zabija w cieniu. No i padliśmy. Powalenie, niewrażliwość. Ale została ogłuszona, dobrze. Ognista kula. Wszystkie czary, które mamy w tym momencie, wywalamy. Ukierunkowana siła. Miksturka. Ep, wal czym możesz. Walmy czym możemy. Nie podejrzewam, żebyśmy ją tak szybko załatwili. Coś czuję, ona wróci. A tu jest jeszcze jedna. O, szlak jasny, trafił. Tu jest jeszcze jedna z moja, no. Nie wygląda na to, żebyśmy dali radę. Zaraz tutaj pewnie to koncertowo zginiemy. Słuchajcie, musimy wczytać grę. Nie damy rady ich tutaj pokonać. Nie to, że nie wierzę w siebie, ale po prostu nie damy rady. Musimy znaleźć troszeczkę inne podejście. Dobrze szło na początku. Nie wiem, czego ja tamtej zmorze odpuściłem. Może ją trzeba było tłuc, a nie zajmować się tamtymi. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Spróbujmy drugiego podejścia. Wy będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ja się tutaj męczę. Ostatnia parióweczka Hrabiego Barrykenta. Włóżmy klucz. Wszystko jedzie w górę. Ustawimy się. Zastanawiam się właśnie, gdzie się ustawić tutaj do walki. Byłoby najlepiej. A, tędy nie przejdziemy, bo to jest poziom wyżej. No dobrze, ustawmy się z tej strony. Wyjścia innego nie mam. Bajk tutaj. Po kolei rozdajmy sobie czary. Jakie możemy. I będziemy próbować przyjść jeszcze raz. Przy okazji zrobię też porządek, bo zobaczę, może mamy jeszcze jakieś mikstury. Niewidzialność przez 60 sekund. To mogłoby być niezłe. Zobaczmy, co tutaj mamy wśród flaszencji, tak? Łyk zrozumienia, obrona przeciwko zaklęciom plus 15. Dołóżmy to może do... Ale zobaczymy. Mikstura ożywienia. Cel sprzymierzeńcy. Zdrowie plus 35. Zaleczone rany. Jedno ożywienie. Jak to działa? Żołnierze w ciężkim położeniu wykorzystują miksturę ożywienia do odcudzenia nieprzytomnych towarzyszy. A, patrzcie. To ja mogłem tego użyć. To damy Barrykowi. On się jakoś dłużej trzyma na...
podczas walki. Mikstura bariery żywiołów, to też Barik sobie może wypić. Muszę lepiej zarządzić miksturami w takim wypadku. Tutaj mamy jakieś trucizny, to nie będzie skuteczne przeciwko zmorom, na pewno. Mikstura ożywienia, dam jedną dam stanowicielce. Mniejsza mikstura leczenia to może sobie tutaj dołączyć do zabija w cieniu. Co tutaj jeszcze mieliśmy? Mikstura ochrony, pancerz, kute miażdżone, cięte przez 300 sekund. O, to jest całkiem niezłe. Serek też możemy wciągnąć, dlaczego by nie. Co nam jeszcze tu zostało z mikstur takich? Eliksir stanowczości, stanowczość plus 1. O, to nie wiem, czy nie to będzie lepsze. Efekty na sobie. No dobra, słuchajcie, robimy w takim razie zapisik i spróbujemy jeszcze raz się zmierzyć tutaj ze zmojami, tym razem bardziej uzbrojeni w mikstury. Co tutaj możemy jeszcze popić, tak? Mikstura ochrony, to na pewno. Bariku, ty czego się napijesz? Bariera żywiołów. 60 sekund to nie jest długo, ale niech wejdzie. I co? I odblokowujemy. Zaraz pęknie to. I będziemy się brać za walkę. Od razu do ataku, bez pieszczenia się. Nie wiem, czy złamanie żelaza będzie tutaj skuteczne, ale może. Jak nie może, to pomoże. Tu, ta mikstura ożywienia. Ciekaw jestem, jak to działa. Mniejsza mikstura leczenia. Mogłem zabija w cieniu to dać. O, paraliż. Dobra, bijcie tutaj tą smoję. Zostaw mi stanowicielka. Oho, już kolejne smoki idą. To się za nie weźmy. Jak tam ze zdrowiem? Ze zdrowiem nie wygląda źle. To możemy sobie chyba na razie pozwolić na takie czary, które nam się szybciej odnowią. To przynajmniej to widzę. I Ep też może sobie pozwolić na taki czar. Uhuhuhuhu. Coś żeśmy tutaj zdrowo oberwali. Myślę, że powinniśmy też rzucić grobowe światło. To jest czar, który pozwala nam odzyskiwać punkty życia za zadawane obrażenia. Zabija w cieniu, zajmie się tą drugą. Dobrze. Tu powinniśmy sobie szybko poradzić. Przynajmniej to widzę na razie. Ale czekajcie, mamy awans u zabija w cieniu, więc możemy szybko tutaj wydać punkty. Tylko nie wiem, czy w czasie walki żywotność. Niech będzie żywotność. I umiejętności jeszcze. Co my tutaj mamy? Obrażenia od zimna redukujemy. Zdeptanie. Szał berserkera. Wiecie co? Weźmy sobie obrażenia na zimno. Tak będzie chyba najlepiej, będziemy troszeczkę lepiej chronieni. Jakieś miksturki możemy wypić tutaj, Barik. Ten na razie nie, zabija w cieniu. Jak u ciebie sprawa wygląda? Mikstura bariery żywiołów, a chlupnij sobie jedną, co? Nie mów nie. Dobra, zaraz powinna paść. Dobra, bierzemy się za tą panienkę. I to tak w przyspieszonym trybie. Możemy
Może uda się ją załatwić, kurczę pieczone, no. Byłoby całkiem miło. Możemy tą zbroję w powietrze podejrzeć. Trochę chyba nie bardzo. To nam się odnowiło. Jak na razie dajemy radę. Ep, co to by się stało? Ty jesteś... sparaliżowana. Ile to potrwa jeszcze? 4 sekundy. Nie wróży to nam dobrze. Dobra, zniknęła tamta zmora chyba sobie. Bierzmy się za kolejnych. Ep, ty sobie łyknij miksturkę. Trzeba się utrzymywać w jak najlepszym zdrowiu, póki możemy. Tutaj też miksturka. Hej, zabija w cieniu. Nie pedałuj mi tu w miejscu. Poblokowali się normalnie. Chodź tu. O, zmora się pojawiła. No, szlak by to trafił. Jeszcze, ale dobrze, będzie mi goniła za Epto. To na razie tyle dobrze. Spróbujemy ich tutaj podpalić. Dobrze. I tu bierzemy. A nie, przepraszam, derwisza bierzemy. Kolejne z mojej idą. No. To nie jest fajne. I już czary lecą, no. I to jeszcze w ep. Oj, zaraz mi ep padnie. Nie, już więcej ran nie chcę, ep. Ep więcej ran już nie chcę. Ep pije mikstura. Szlak nie zdążyła przed tym. Ale udało się chyba tą zmorę rozwalić. Przynajmniej tak to widzę. Powinniśmy to przejść. Tak, dokładnie wtedy trzeba było tą zmorę tłuc i się nie przejmować niczym innym. Ach, uwielbiam tą grę. Uwielbiam Baldur's Gate'a za to, że był wyzwaniem, że trzeba się było starać, że trzeba było kombinować. Nie mówię o tym najłatwiejszym sposobie przechodzenia, tak, na najniższym poziomie trudności, ale... Łup. Pięknie, Bajku. A to jeszcze kamieniem w łeb dostaniesz. I załatwione. Ep, czy ty mogłabyś wstać? Mogłem też wypróbować tą... mogłem też wypróbować przecież tą miksturę ożywienia. Słuchajcie, receptura żywa śmieć. Ta receptura zawiera instrukcję hodowli żywej śmieci, potężnego grzyba, który jest w stanie zapobiec śmieci. Do wyhodowania go potrzebujesz infirmierii wieży i odpowiednich materiałów. Bardzo fajnie. Diament 32, drogolata, poszukiwacz, jednoręczna broń miotającego. To może być dla Lanteriego w sam raz. Co tu mamy? Heliotrop. Drogo nie lata, ale zawsze. I zobaczymy, co tu jest. Tu mamy tak, sztabę żelaza, chalcedon, kamień księżycowy, insygnia niezłomności. Insygnia niezłomności pierwotnie będące tylko ozdobą oficerskiego mundury zyskały wielką popularność ze sprawą swoich właścicieli, którzy zostawali bohaterami wojennymi. Z czasem na insygnia zaczęto patrzeć jak na gwarancję i tajemnicę zwycięstwa na polu bitwy. W miarę jak rosło ich znaczenie, wojska krzepy były w stanie przeciwstawić się każdemu przeciwnikowi pod warunkiem, że insygnia były obecne w bitwie. Pasmo ciągłych triumfów przewała dopiero utrata insygnium w wojnie przeciwko północnemu imperium. Słuchajcie, zabieramy. Opuść wyłom w starych murach. A ja się pytam, co to jest. Ja się pytam, co to jest i jak tu można. Sorry, jak tu można wejść. To by było fajne, ale. No nic, zobaczymy. Słuchajcie. Idziemy zakończyć jeszcze w takim razie zadanie związane z.
tutaj jeszcze coś na mnie czeka. To jest jakaś smoja na górze łazi, tylko nie mam pomysłu, jak się tutaj dostać. Może tą zagadkę rozwiążę sobie już poza gameplayem, pochodzę, popatrzę. Choć jeszcze zrobimy zadanie, które nam zostało. Przepraszam, że dzisiejszy odcinek będzie dłuższy, ale kamienie oświecenia. Zrobimy sobie jeszcze tutaj kamienie oświecenia. To jest coś, co mamy oddać. Prześpijmy się, gdyby przy kamieniach oświecenia jednak okazało się, że ci mądrałkowie, którzy tam są, mieli nam wypowiedzieć bitwę śmiertelną na słowa. Znaleźliśmy dwa kamienie oświecenia. Może od nich byśmy dostali jakiś taki kamień ognisty, który pozwoliłby otworzyć tam dalej wejście. Tego nie wiem. Ohoho! Trakorius, a więc stare młyny nie zdołały cię pokonać, przynajmniej nie tym razem. Trakorius stoi pośród ciał niezłomnych. Uśmiecha się znacząco, wzruszając ramionami, ale oboje wiemy, że to wszystko dla dobra naszej kampanii wojennej. Nie wiem, na ile Tudon skłonny jest przymykać oko na występki jego stanowicieli, ale jestem pewien, że wiesz co robisz. Mam nadzieję, że udało ci się znaleźć tam insygnię niezłomności. Rzuca okiem na znajdującą się za tobą stare mury. Ja osobiście zamiast tam wchodzić poszukałbym innej drogi do kamiennej strażnicy, ale co kto lubi. Powiedzmy, że mamy insygnię niezłomności. Kapitalnie, lepiej zabierz się do grobowego Asza i złóż mu raport. Dopilnuj, by artefakt nie wpadł w ręce niezłomnych. To tyle, tak. Nie była to za przyjemna rozmowa, ale... Will do. Ale tyle, tak? co mogę dla ciebie zrobić? Powiedzmy, że mamy kamienie oświecenia. Fascynujące. Spodziewałem się, że będzie kilka duplikatów. Bada starannie każdy kamień, a następnie ostrożnie owija w lnianą chustę. Dziękuję ci, przyjaciółko. Te kamienie pomogą nam odczytać glify budowniczych starych murów. Zrobiłaś więcej niż mógłbym oczekiwać, mimo że mogłem zaoferować ci tak skromną nagrodę. No, nagroda była całkiem, tak przynajmniej widziałem. Powiedzmy, czego dowiedział się z kamieni. Zyskujesz 6 doświadczenia w umiejętności wiedza. Jak dotąd niczego odchrząkuje. W teorii każdy może posłużyć do odczytania zaszyfrowanego tekstu, ale nie sposób stwierdzić, który kamień pasuje do którego tekstu. To cię z pewnością nudzi, ale zapewniam cię, że są niezmiernie ważne. Coś chyba kręci. Nie jestem młodzieniaszkiem i jeśli nadal będą mnie posyłać z takimi zadaniami, moje badania w końcu przepadną. Ta kopia należy do ciebie, mam nadzieję, że ci się przyda. Coś żeśmy otrzymali? Nie wiem, czy coś żeśmy otrzymali. Nie wygląda, żebyśmy mieli jakiś przedmiot tutaj. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy te glify. Nie, przyznam się wam szczerze, że nie widzę, żebyśmy coś tutaj szczególnego otrzymali w tych przedmiotach. Skóra, zwój, schematy. Nie. Nic takiego tutaj nie widzę. Czy jeszcze możemy z nim porozmawiać? Muszę już iść. No tak, my też już musimy iść. Słuchajcie, gramy dość długo, bo już prawie godzinny odcinek się robi. Pchnęliśmy naprawdę potężnie zadanie do przodu. Mamy jakieś nowe... Nie wiem. Cały czas mi głowa gdzieś tutaj krąży w temacie, co żeśmy od niego otrzymali. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, bo już jestem trochę zmęczony i muszę odpocząć. Mam nadzieję, że przyjemnie wam było spędzać czas z naszą drużyną. Ciekaw jestem, w jakich składach wygracie, jak wyglądają wasze rozgrywki, jak wy przechodzicie, jakimi umiejętnościami się posługujecie, ale ta gra jest inna dla każdej osoby, która gra. Słuchajcie. Jeśli się podobało, łapkuję, jeśli nie, łapka w dół. Do zobaczenia, hej.